pierwszy przejazd, co to oznacza dla miasta, to nowa linia? Przede wszystkim odciążenie naszych ulic. Mamy gorącą nadzieję, że wielu mieszkańców, czy to Ujeściska, czy Oruni Górnej, zdecyduje się pozostawić swoje samochody i przesiąść się na tramwaj. Również na pętli tramwajowej Świętokrzyskiej jest przygotowany system Park and Ride, a więc mamy nadzieję również, że część mieszkańców dojeżdżających spoza Gdańska na tym właśnie, na tej pętli zostawi swoje samochody i się przesiądzie na transport publiczny. Mamy nadzieję, że to będzie większy komfort, większa pewność dotarcia na miejsce o czasie, no i mniejsza liczba samochodów, ale tak jest mniejsze zanieczyszczenia. Inwestycja sporo kosztowała. Tak, jest to kilkaset milionów złotych, ale wydaje nam się, że te pieniądze są warte ich wydania, zwłaszcza, że jest to dofinansowane przez Unię Europejską, a więc nas, Gdańska, kosztuje to o wiele mniej. Ile konkretnie? Nie pamiętam, chyba po 200 gdzieś tam będzie, wyjdzie ponad 250, bo linia na Siedlce Napiecki ma nas kosztować 250, a to jest porównywalne. Kiedy ta Napiecki? No, jak dobrze pójdzie, to w 2013 byśmy wystartowali.